Dzień dobry, ten zachmurzony troszeczkę piąteczek. Nocowaliśmy dzisiaj w bardzo dziwnym miejscu. Za chwilę wszystko opowiemy. Nastąpiła teleportacja. Jesteśmy nad jeziorem Hańcza, czy tam zalewem, czy czymś tam. Robimy sobie śniadanko. Ja robię. Tomek robi śniadanko, a ja będę mówić, co się stało, gdzie nocowaliśmy. No więc tak, wczoraj był 2 maja. Byliśmy odwiedzić naszych rodziców w Busku. Tam się wygrzewają sobie dupki w jakichś kąpielach siarczkowych. Zanim wyjechaliśmy z tego Buska, to zaczęło się ściemniać, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie na kemping przenocować, żeby już nie szukać po ciemku miejsca do nocowania dzikiego, bo to nic przyjemnego i fajnego nie jest, jak się po ciemku szuka. Podjechaliśmy, znaliśmy kemping 14 km od Buska, podjechaliśmy. O 19:00 nikogo nie ma, nie wpuszczają, zamknięte, nikt nie odbiera telefonów, wszystkie bramy zamknięte, ludzie w środku zamknięci. Więc rozbiliśmy im się po drugiej stronie, dosłownie od wejścia na takiej trawce i pod kempingiem nocowaliśmy. Decyzja była super z tym nocowaniem. Siedzieliśmy sobie przez całą noc, gapiliśmy się w gwiazdy, popijaliśmy aż sobie tu winko. Nagle. No, zapomniałam, słuchajcie, nastawić timelapse. Niczego tak nie żałowałam jak tego timelapsa, że nie nastawiłam, bo słuchajcie, wczoraj był. Zaobserwowaliśmy. Myśleliśmy, że to UFO. I my już mieliśmy całą wizję, że to jest UFO w polu siłowym, które leci. Do tego jeszcze obok były dwa mniejsze UFO, które też miały pole siłowe. A to była rakieta Falcon, która miała mieć wkrótce deorbitację i włączyła silniki hamujące. Po drodze nad to jezioro Hańcza zatrzymaliśmy się zobaczyć sosny na szczudłach. Tu macie malutką przybitkę i ona jest pod Puskiem. A potem zatrzymaliśmy się, słuchajcie, w Szydłowie. Idziemy? Ona jest ogromna. Lipiszcze. Zobaczcie ten pień. I nakupowaliśmy, bo oni tam słyną ze śliwek i pełno jest sadów śliwkowych i nakupowaliśmy sobie ketchup między śliwkowy. Między innymi coś takiego. Bardzo dobry. Piwo śliwkowe i cydr śliwkowy. Ciekawe. Będzie degustacja. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że byliśmy po drodze wczoraj w restauracji. Tak. I już drugi dzień jemy tego kotleta schabowego, a on jeszcze nie zniknął. Był wielkości naprawdę takiej. Takiej małej pizzy, a takiej. To był mały. I poszedł na kanapki dzisiaj. Bo tam jeszcze do wyboru był kotlet XXL i nie wiemy, jak wygląda w XXL, ale chyba jak duża pizza, no taka 400 cm. Dawaj. Tak, chcesz? No pewnie. Proszę. I zrobiłam cold brew. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak się robi, to filmik z Juraty. Jest piątek. Postanowiliśmy ostatnie 2 dni spędzić w jednym i tym samym miejscu, chociaż nie wiem, może to się zmienić, bo tam się wszystko cały czas zmienia. A że wyjazd jest taki, że wszędzie, gdzie byliśmy, to nigdy wcześniej nie byliśmy.
to teraz też jedziemy, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy, czyli do Kazimierza Dolnego. No. I prawdopodobnie będzie to kemping, ale też jeszcze nie wiadomo. Może znowu będzie tak samo jak dzisiaj. A może nie. A może pojedziemy nad morze. A może na Kaszuby. A może w góry. Do lasu. A może schowali się w studni. Będziemy jechać przez Starachowice. A wiesz, co było w Starachowicach? Twoja stara? Fabryka stara. Stara Starachowic. A my skręcamy na Kraśnik. Na Kraśnik. Okej. W Kraśniku wiesz, co było? Wojskowe zakłady, które produkowały silniki do samolotów polskich. Jesteśmy w Ożarowie. Co było w Ożarowie? Cementownia Ożarów. Dokładnie. I jakaś masa bitumiczna. Straszny korek. Strasznie zapchany. Co prawda już włączyłem, jak jesteśmy już właściwie poza centrum tego Kazimierza. Nie mogliśmy w ogóle znaleźć dojazdu do kempingu. Podejście numer 2. Zrobiliśmy kółko 15 km i wjeżdżamy z powrotem do Kazimierza. Może teraz się uda. Zadzwoniliśmy na kemping. Teoretycznie wiemy, jak tak to się wjeżdża, ale no zobaczymy. 3 km 20 minut będzie. Po koguciku kazimierskim? Co myślisz? Ja bym chciała gdzieś dojechać w końcu. O, jeszcze mamy 170 metrów 20 i 29 minut. 200 metrów przejechaliśmy. Dokładnie. Patrzcie, Google Map pokazuje, że na tym placu jest pusto. Na Krupówkach z mniej ludzi. Co tu się dzieje? A kiedy byłaś na Krupówkach? 15 lat temu, czy 20? No właśnie. Stąd kręciliśmy, nawróciliśmy praktycznie i jesteśmy tutaj na deptaku. Masakra. I teraz jedziemy do końca. O Jezu! Jesteśmy! Uwolnieni! Jeszcze już prawie! Jeszcze kawałeczek! Tu przez wał przejeżdżamy. A tu do góry? Tak, tu do góry. Jak za... No. Jadę do Tomka, poszedł załatwiać, ale zobaczcie, jaki tutaj jest cypel, jak tu jest przecudnie. Tylko dojazd jest strasznie trudny i tutaj niestety bez piesków. Z kotami tak, ale bez piesków. Także no to troszeczkę ograniczenie dla niektórych, ale generalnie jest przepięknie. Tam za tym wałem jest cały ten zgiełk, całe centrum, a tutaj cisza, spokój. Tam tylko jakaś motoróweczka płynie. Cudne miejsce, po prostu cudne. No dobra, rozkładamy się. Ale najpierw... Tasting. Tasting. Piwo śliwkowe i cydr śliwkowy. Szydłowa. Musimy... Moje jest bardziej wytrawne, wiesz? Chcesz spróbować? Już zaraz spróbuję. No. Tej. Takie lekko podpalane jakby było. To jest bardziej, troszkę bardziej słodkie, nie? No, a musimy trochę sobie załagodzić żal po zgubieniu wycieraczek nad jeziorem. Hańcza zostały. Gamonie. Wiecznie gamonie. Pyszne. Trochę mamy miejscówkę, co? Nad samą Wisełką.
Słoneczko już zaszło. Więc ruszamy na miasto. Zabieramy was na miasto, bo nie powinno być już tłumów. Chyba. Jeszcze panoramka kempingu w pięknym świetle zachodzącego słońca. Zero korka. Nic nie zostało z tego, co tu było. I rynek. Najbardziej chyba znane miejsce w Kazimierzu. I mimo, że jest tłum ludzi, to warto tu przyjść. Bo jest przepięknie. Numer 14. Numer 14. Numer 14. Pierogi z mięsem. Nie, kebab. Uciekliśmy z dużego ryneczku, bo jeszcze trochę dużo ludzi. I trafiliśmy na mały ryneczek. To był w ogóle plac targowy kiedyś, albo takie zaplecze do tego dużego rynku. Synagoga jest. O, tam jest ładnie. O, jak tu ładnie. Ludzie tak mieszkają? Nie. O ja. Monitoring. Tu jest w ogóle dużo dachów krytych właśnie taką drewnianą dachówką i zobaczcie, jak to jest wszystko poukładane. Jednak trochę za dużo ludzi dla nas jeszcze. Strasznie źle się chodzi. Także uciekliśmy na razie z centrum. Idziemy sobie usiąść na bulwarze. Tak, trochę jak w Sopocie, to prawda. No. Podoba mi się to. Mi się podoba bardzo, że oni mają ustawę. Mi się podoba, że oni mają ustawę krajobrazową, wiesz? I że nawet Lewiatan miał takie fajne napisy. Ja to lubię, w Trójmieście też tak jest. To jest po prostu super to wygląda. Każde miasto od razu zyskuje. Ludzie tak mieszkają. Normalnie ludzie tak mieszkają. W takich przepięknych miejscach, w takich przepięknych domach. Niesamowite. A my mieszkamy wszędzie. Teraz. Możemy mieszkać wszędzie. No. Gdzie chcemy. Nawet nie myślałem, że trafimy do Kazimierza Dolnego. Powiem szczerze. Nie? No, to prawda. Jaka uwielbiam tą możliwość zmiany planów w każdej chwili. Po prostu to jest genialne. Jest i pirat. Przypłynął z Trójmiasta. Droga na Ostrołękę. To. Wygląda jak ze Zwejsu. Ja? Służbowo? Służbowo. Nie. Jak to służbowo? Na statek. A pan? Ja też służbowo. Wróciliśmy jednak do autka, ale zrobię wam super najlepsze. I sobie też w sumie. Z rzeką, z Wisłą, z nami i z niebem. Mam nadzieję, że pełnym gwiazd. Może jakoś się uda trochę zrekompensować brak tego wczorajszego z przelotem Falcona. Dobranoc. Dzień dobry. Widok z podusi o godzinie w 9:30. Bo trochę pospaliśmy. Ale tu jeszcze będziecie mieli widoczek z podusi o godzinie 5 rano, bo się obudziłem i był wschód słońca, więc nakręcony. Tylko trochę była szyba zaparowana. Marzanna. Spalić, zatopić. Niesamowite. Żeglowanie pod prąd. Pierwszy raz widzę. On właśnie flisak, bo on ma... To flisacy, nie? Mieli takie kiki do... Ale flisacy nie na Wiśle, wiesz, byli. Jak? Nie, tu jest wioska flisacka obok. Tak? No pewnie. Odwróć to, bo ja ci się nie pomalowałam jeszcze. Nic nie rozumiesz, dziadu. Na śniadanie jajecznica. A w ogóle ogarnęliśmy sobie taką fajną osłonę.
I teraz się wszystko gotuje 3 razy szybciej. No, a plan na dzisiaj jest taki, że Tomek zaplanował makaron pieprzowy, czy tam z czarnym pieprzem, czy jak to się nazywa. I nie mogę się doczekać. Ja się nie jem jajecznicy, tylko suszoną cebulę i zjadamy. Bo dużo jest cebuli. Tym razem cebulina. Pokrzepiliśmy się cebulą z jajkami, nabraliśmy sił i się wspinamy. To chyba góra zamkowa, czy coś tam, tak? To wiem, to schodzę po prostu. No i dobra. Wspinamy się, hajdź. Okej. To jednak jeszcze nie był zamek. Jeszcze wyżej. Na zameczek nie wchodzimy, bo tam tak czuć to palące słońce po prostu, na sam widok. Ale zeszliśmy jeszcze za zameczek, jeszcze widok na Wisłę. Jeszcze więcej schodów. Wieża cylindryczna. Szybki odpoczynek w cieniu. Naprawdę jest gorąco. Teraz ten gościu z tą fujarką się przydał. Lody. Agresytyna i pistacja, a ty co masz? Mascarpone z porzeczką i też pistacja. Pyszna, pyszna. No. 7,50 za porcję, ale pycha i duże. I naturalne. Lody miętowe w Kazimierzu. Jedne z najlepszych pistacji, jakie jadłem. Także. Muszę nakręcić gąciki. No i piękny wąwóz. Stoimy na takim moście. Przepraszam. Wiadukcie, moście. Tylko nie wiemy, jak tam zejść. Przeszliśmy przez cmentarz i znaleźliśmy początek wąwozu, także idziemy na dół, ale tu jest przyjemnie. Jak drzewa obniżają temperaturę jakieś 5-6 stopni, to jest niesamowite.
mostek, na którym byliśmy u góry tam. Przeurocze miejsce, naprawdę. Dobra, czas iść gotować makaron. I kaucja. Witam w smurfnej kuchni. Tak wymyśliłem. Smurfna kuchnia. Dzisiaj kolejne proste danie. Niestety. Znowu włoskie, bo są proste i bardzo smaczne, więc makaron z czarnym pieprzem. Czyli tak naprawdę w ogóle do tego to w ogóle już prawie nie potrzeba jakichś dziwnych składników. Tylko czarny pieprz, świeżo zmielony. Musimy go zmielić na patelnię. Oczywiście nasza patelnia, która jest garkiem, ale nazywamy go patelnią. Więc czarny pieprz, zmielony około czubata, łyżka stołowa zmielonego pieprzu. Cytryna, wyszorowana, bo tylko na koniec, do wykończenia dania, będziemy ścierać na tarce, no już na podany makaron. No i co? Trochę oliwy z oliwek, masło, no i przede wszystkim twardy włoski ser. Najlepiej pecorino, ponieważ jest bardzo smakowy i bardzo fajnie komponuje się z tym daniem. Woda już się na makaron gotuje, więc, ponieważ jest to danie szybkie, więc trochę wcześniej nastawiłem tą wodę. Tu mam utarty pieprz i go sprażamy delikatnie, czyli nie za długo. Na sucho? Na sucho. Wrzucimy już ten makaron do tej gotującej wody. O, i tak wyszło. No i klasycznie prosto do gara. Elegancko. Hasiok pod ręką. To najważniejsze. Paczek pachnie. O kurde. No. W ogóle fajny pierś, bo mamy chyba kambodżański. Hamburgański. Mojej przyjaciółki, która ma sklepik w Gdańsku z przyprawami. Nazywa się sklepik jej Kubek z przyprawami. Polecam. Ma takie przyprawy, super. Temu już wystarczy, więc nalewamy go łyżką wody z makaronu. I trochę oliwki z oliwek. Różne są przepisy, niektórzy w ogóle bez tłuszczu robią. Ja uważam, że troszeczkę trzeba dodać, jak już będziemy też łączyć ten sos pieprzowy z naszym makaronem, to też jeszcze troszeczkę masełka dodam. Tu sorry, ale mecz leci. Znowu rugby, ekstra klasa. Ogniwo gości Juwenie Kraków, lidera. Muszę pokazać, jaki to ma fartuszek. A, no tak, fartuszek. To już się sprał, czarny, ale to jest fartuszek. Historycznie najlepsza drużyna świata, także. Tak, All Blacks, New Zealand. Ogniwo wygrywa 17-8, jest 61 minuta. No, twardy mecz. Dwie czołowe drużyny. Także. Bez nas tu też? Nie. Bez. Wcieramy trochę sera do sosu przed wrzuceniem makaronu. Tyle chyba wystarczy, by się zrobiła fajna emulsja. Ulala. Ulala. Taka emulsja się nam wytworzyła. Idealna. Makaron już powinien być dobry. Tak jest. Przekładamy z garka do garka. Bez cedzenia, bez hartowania. Okej. Dobra, mamy to. Jeszcze. Dobra. No i dodajemy trochę masła. Tyle nam zostało, więc dodam wszystko. Jeszcze troszkę masełko emulguje.
Zobaczcie, jaka jest tu emulsja. Nie, bo właściwie już możemy zdjąć z kuchenki, bo tu mi się będzie łatwiej mieszać. Trzeba to wszystko dobrze rozprowadzić. A teraz beziki? Nie! Żadnych bezików! Nakładamy klasycznie. Zakręcając. Coś tu dzisiaj technika nie chce działać. No, generalnie tak wygląda ta porcyjka. I teraz tak. Twardy ser. I drugą stroną tareczki ścieramy żółtą skórkę. Dla fajnego aromatu. I mamy to. Smacznego. Tu do mnie, bo tam ta kamera nie jest włączona. O kurde. O kurde. Makłowicza proszę zrobić. Jeszcze dokładkę poproszę. Proszę. Jakie to jest pyszne. I jeszcze prostsze do zrobienia niż ten makaron cytrynowy. To jest po prostu rewelacja. Poczekaj, teraz patrz. Efekty specjalne. Coś tu wleciało koło mnie lata. Nie, już poleciało. Taki nieduży, szerszy, wiesz? To właśnie myślałam. 4,5 cm. Powoli kończymy ten dzisiejszy dzień. Plan na wieczór jest oglądanie formuły, albo oczywiście, no i nadrobienie jakichś zaległości YouTube'owych. I no, kładziemy się wcześniej spać, bo jutro już czas do domu. Koniec majówki. Co tam robisz, mężczyzno, na śniadanie dobrego? Usiłuję zrobić szakszukę. Z jednego pomidora? Z jednego pomidora, trochę za mało pomidorów. Ale papryka była. Ale papryka była, coś tam na motorisie. Cebula, czosneczek. Jedziemy do domu dzisiaj, to trzeba wykorzystać wszystko, co zostało w lodówce. Tak, no tak to musisz do garka wkładać łapy, nie? Twoje tak troszeczkę mniej ładnie wyszło. A moje wygląda przezacnie i przekozacko. Znaczy moja szakszuka. Ale szakszuka. O, może być. Mistrzuniu. Koniec roboty na tym wyjeździe. Rzucam fartucha. Nagrywamy zakończenie. Koniec tego tydzionka, niestety. Zatrzymaliśmy się po drodze, żeby sobie podgrzać wczorajszy makaronik. Gdzieś na trasie, w lesie. Powinno się tak robić, ale co zrobić? Przepiękną mieliśmy pogodę. Przepiękny był ten tydzionek. Widzieliśmy takie miejsca, w których nigdy nie byliśmy. Nie wiem, może kiedyś wrócimy. Ciężko powiedzieć, ale naprawdę piękny region. I te ostatnie dwa dni... To było coś. Fajnie, że zatrzymaliśmy się w jednym miejscu na dwa dni. Ostatnie wypoczęliśmy bardzo w Kazimierzu. Poznaliśmy super ludzi na całym wyjeździe. Tak, szczególnie jest. Na końcu. Pozdrawiamy. Szczególnie Tomasza, Jaitę. Teraz mała przerwa, bo niestety się ochładza i u nas będzie 10 stopni pojutrze. Także do kitu. Do luftu. Do bani. No. To na razie w takim razie. Do następnego. Do następnego, pa. A jeszcze musisz powiedzieć. Co? Subskrybujcie. Subskrybujcie i lajkujcie. Bo się bijemy nadal o złotą patelnię. Tak jest. Czyli kawa i wizytka obowiązkowa.
Walka z osą. Nie! Nie, 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 nie.